Wraz z nową administracją prezydencką możemy spodziewać się wielu zmian dotyczących naszych podatków, więc jeszcze przed wyborami zapowiadane było ich zwiększenie, a w obecnej chwili, gdy rozdawane są kolejne pakiety stymulacyjne i dodrukowywane pieniądze, no wydaje się to nieuchronne. Warto więc wiedzieć, jakich zmian możemy się spodziewać w przyszłości i co możemy zrobić, aby chronić nasze oszczędności emerytalne. Proponowane zmiany obejmują podwyżki, zmiany istniejących podatków, jak i również zupełnie nowe podatki. Więc zacznijmy od podatku od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 15% w większości przypadków lub 20%, gdy nasze dochody znajdują się w najwyższym przedziale podatkowym. Rozważane są dwie opcje. Pierwsza, aby podwoić ten podatek, a druga, całkowicie zlikwidować i zyski kapitałowe opodatkować jako zwykły dochód. Następna zmiana brana pod uwagę dotyczy tak zwanego estate tax, czyli podatku, który jest płacony od naszego majątku po śmierci. Na dany moment podatek ten płacimy tylko wtedy, gdy wartość majątku spadkowego wynosi 11,7 miliona dolarów lub więcej. Według nowych przepisów kwota ta byłaby znacznie obniżona nawet do 1 lub 2 milionów dolarów, co oznaczałoby, że znacznie więcej osób podlegałoby temu podatkowi. Przejdźmy teraz do indywidualnych podatków dochodowych. Nowa administracja twierdzi, że wyższe stawki podatkowe będą dotyczyć tylko osób zamożnych. Ale czy tak naprawdę będzie? Dla przypomnienia, nasz obecny system podatkowy obowiązuje do 2025 roku i charakteryzuje się historycznie najniższymi progami podatkowymi. Jeśli oczywiście nie nastąpi to wcześniej, możemy spodziewać się powrotu do starych progów podatkowych, co oznacza wzrost podatków dla wszystkich. Podniesiona zostanie również stawka podatkowa od osób prawnych i przewiduje się, że może ona wynosić 28% lub więcej. Wzrost podatków dla korporacji odbije się oczywiście na konsumenta, gdyż w konsekwencji zostaną podniesione ceny towarów i usług, aby pokryć wyższe podatki podatkowe. I oprócz zmian istniejących podatków mamy też propozycję wprowadzenia zupełnie nowych, jak na przykład podatek majątkowy, który zakłada opodatkowanie ludzi za ich obecne posiadane aktywa. Z nowym podatkiem majątkowym będziemy musieli płacić co roku podatek od wartości naszego całego majątku. Wśród nowych propozycji znajduje się również opodatkowanie korzystania z internetu i czasu spędzonego na mediach społecznościowych oraz nowy podatek od przejechanych mil. Wszystkie zapowiadane zmiany na pewno będą dotyczyć każdego z nas. Pytanie tylko, które z nich zostaną faktycznie wprowadzone i kiedy? Dobrze jest więc na bieżąco śledzić te sprawy i w razie potrzeby odpowiednio dostosować swój plan emerytalny tak, aby ochronić swój majątek przed tymi zmianami i wyższymi podatkami. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, zapraszamy do Financial Wealth Alliance. I aby umówić się na bezpłatną konsultację, proszę zadzwonić do naszego biura na 847-312-3454 lub skontaktować się z nami na naszej stronie na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse. Zachęcamy również do sprawdzenia naszego kanału na YouTube, też o nazwie Zaplanuj Finanse, gdzie znajdziecie mnóstwo króciutkich filmików dotyczących planowania emerytalnego i inwestowania.